Także wszystko kwestia. Mariusz Olkiewicz, In The Cage.pl. Znajdujemy się w Legia Fight Club na Torwarze przed galą Granda Pro 6, a jest z nami jeden z bohaterów tej gali, Patryk Małecki. Witam serdecznie. Cześć, siemanko. No właśnie, od tego chciałbym zacząć, no bo widzieliśmy Cię ostatnio na Grandzie chyba numer 4, zdaje się, tam zwycięstwo i chciałbym zapytać, co się działo w tak zwanym międzyczasie. Oczywiście, no cały czas praca, treningi, znaczy praca, chodzi o treningi, cały czas treningi, no i trochę ze zdrowiem, musiałem nos podleczyć delikatnie, bo na czwórce pękł nos i później na obozie poprawka była, więc pękł drugi raz i tak naprawdę miałem chwilę takiej przerwy. To było około, nie wiem, może tam miesiąca tak odpoczywałem, żeby wyleczyć ten nos, a tak to trening cały czas i myślałem, że uda się może nawet na piątkę załapać, no ale przyłożyłem się do pracy nad zdrowiem, nad siłą i odpuściliśmy tą piątkę, nie było, była inna karta gali, no i teraz jest szansa, żeby bić się na szóstce, a tak to cały czas trening, można powiedzieć, nie? Amatorski rekord, naprawdę duże, duże doświadczenie, imponujący. Przeszedłeś na, zacząłeś to zawodostwo. Na razie rekord skromny, ale dodatni, bo 2-1. Które elementy po przejściu na zawodostwo zauważyłeś, że jednak jest ta, czy w ogóle zauważyłeś, że jest jakaś różnica znacząca między amatorskimi startami a zawodowymi? Mówię już o takim stricte o poziomie sportowym i poziomie rywali i tych elementach, które faktycznie w amatorskich zawodach niekoniecznie robiły różnicę. A tutaj już są bardzo ważne i kluczowe. No przede wszystkim też tak siła ciosu robi dużą różnicę. Tu się bijemy w dziesiątkach, w zawodach amatorskich mamy większe rękawice, mamy ochraniacze i na piszczele. Zawsze jest ten kask, gdzie coś tam amortyzuje nam to uderzenie. Tutaj przeważnie każde uderzenie już w tych dziesiątkach, jeżeli wchodzi czyste, no to jest bardzo mocno odczuwalne. Tak samo kopnięcia, no mamy ochraniacze w amatorskich, są ochraniacze na piszczele. Tutaj kopiemy gołą kością, więc też jest kompletnie inne uczucie, jak się przyjmie ten low kick, czy midla, czy high, jest kompletnie inne uczucie. No i poziom przede wszystkim, no jeżeli już ktoś wchodzi na ten poziom zawodowy, no to tam jest naprawdę już chłopaki, z którymi się jest okazja sprawdzić, bić, no to już reprezentują mocny poziom. Mocne chłopaki, przygotowani są mocno kondycyjnie, mocno siłowo, no jest ciężka wojna, jest duża różnica między walką amatorską a walką zawodową. No i też chyba cała otoczka tych gal, to wszystko z zewnątrz robi też swoją robotę, nie? Inaczej się do tego kompletnie podchodzi, inaczej głową, inaczej w ogóle głowę nastawia do takiej walki, niż do sparingu czy do walki amatorskiej. No, piąta gala odbywała się tutaj w Legia Fight Club, więc ta atmosfera jest w ogóle inna, inny poziom pewnie też stresu. No ale ta gala, na której ty się biłeś, no to już był Torwar. Tak. Połówka, bo połówka, ale Torwar to Torwar, to zawsze działa gdzieś tam na wyobraźnię. Kibiców było bardzo dużo, duże zainteresowanie galą. Jak na ciebie wpływają takie, że tak powiem, te magia świateł i kamer i tego wszystkiego, ta cała... No bo wiadomo, na zawodach amatorskich jest te parę osób na krzyż, nazwijmy to. Jest zupełnie inaczej, znasz większość ludzi, które się wokół ciebie gdzieś tam przewijają, a tutaj to już jest anonser, jest wyczytywanie do walki, jest koncentracja, jest ta muzyka na wejście, jest tych parę takich rzeczy, które dla niektórych są sporym obłożeniem stresogennym, nazwijmy to tak. No tak, dokładnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, że właśnie ta cała otoczka robi bardzo dużą robotę, po prostu, że gdzieś na salach, czy tam na tych zawodach amatorskich prezentujemy się świetnie, a gdzieś tutaj przy tej zawodowej walce właśnie dzięki temu tej całej otoczce troszkę nas czasami gdzieś ta głowa nie pracuje do końca. I miałem też taką okazję na jednej z pierwszych gal, jak się biłem zawodowo właśnie na Grandzie i tam typowo mi głowa nie zapracowała właśnie ze względu trochę na tą całą otoczkę. Byłem przygotowany, czułem się ja w sobie, że jestem naprawdę dobrze przygotowany, no a dostałem ciężkie bęcki po prostu, nie? Ale swoje zrobiło cała ta otoczka. Teraz też dużo też nad tym staram się pracować, nad swoją głową, żeby to wszystko wyciszyć się przed wejściem do walki, żeby nie zwracać uwagi. Po prostu trzeba iść zrobić swoje, zapracować na ringu, pokazać się z jak najlepszej strony na ringu. I przy tych zawodowych walkach staram się skupić na swoim celu, na swojej pracy, nie rozglądam się tego wszystkiego. Wiadomo, są nerwy, jest adrenalina, ale potrafię nad tym zapanować. I wydaje mi się, że z walki na walkę coraz lepiej to będzie wyglądało, nie? No właśnie tutaj, no, organizatorzy nie rzucili ci łatwego wyzwania. Trzeba przyznać, no wiadomo, że tak się, jak to się mówi, tak się hartuje stal, no ale przy takim rekordzie, taki zawodnik, taki rywal, to zaskakujące jest jednak, no bo nie będzie lekko.
Jedyny aspekt pewnie, jaki będzie mógł, nie tylko jeden, ale jeden z wielu, który będzie grał na twoją korzyść, no to pewnie to, że może cię zlekceważyć, ale liczy na to, co nie ma co oczywiście. Jak się dowiedziałeś, że taki rywal będzie? No bo rozumiem, że wyboru rywala nie miałeś, czy może miałeś wybór rywala i ty chciałeś takiego mocnego? Nie, jeżeli chodzi o rywala, no to też konsultowaliśmy to i z naszym trenerem, no i podjęliśmy decyzję, że trzeba próbować. No niestety tu dostajemy przeciwników na coraz wyższym poziomie i dla mnie to super. Ja się bardzo cieszę, że mam szansę bić się z takim chłopakiem. Zmusił mnie dzięki temu jeszcze do cięższej pracy na treningach, do ciężkiego przygotowania. No typowo pod Dawida, typowo pracę mam pod Dawida, szykuję się pod Dawida i jestem naprawdę z tego zadowolony, że mam takiego przeciwnika, a nie jakiegoś tam słabszego czy podobny z bilansem walk. No, dla mnie to jest naprawdę duże wyzwanie, bo walka z Dawidem i mam nadzieję, że zaprezentuję się jak najmocniej, jak najlepiej i jak najlepiej przykładam się do przygotowań, wkładam w to naprawdę całe serce. A ile trwa już przygotowania? Ile, czy wyjątkowo do tej walki trwają one dłużej, są zmodyfikowane w stosunku do tych poprzednich, czy nic się nie zmienia i jakby starym systemem przygotowujesz się do kolejnego starcia? Nie, teraz pracuję troszeczkę inaczej. Zmieniliśmy troszeczkę system naszych przygotowań. A przygotowania trwają od 3 miesięcy, mogę powiedzieć, bo już tak naprawdę moja praca zaczęła się od styczniowego, czy tam początek, jak ferie, na obóz, jak wyjechałem, więc tam już zaczęliśmy się typowo szykować. Już wiedziałem, że pod koniec kwietnia zbliża się Granda, czy tam termin ten taki kwietniowy, majowy miał być, no i już wtedy zacząłem pracować na obozie z nastawieniem na tym, że będę dostanę szansę i że będę miał się szansę bić, więc już tak naprawdę te przygotowania dobre 3 miesiące trwają. Teraz to już jest takie dopinanie tego wszystkiego na ostatni szczegół. I na które aspekty twoim zdaniem powinieneś, na które położyłeś największy nacisk? No przede wszystkim nad pracą nad zdrowiem, no. To jest najmocniejsze. Praca nad zdrowiem, praca nad wydolnością. Wiesz co, to tak naprawdę do wszystkiego trzeba się przyłożyć na maksa. Trzeba zadbać o zdrowie, trzeba zadbać o kondycję, trzeba zadbać o siłę, no i trzeba zadbać też o sparingi. A tak naprawdę 28 to będzie wisienka na torcie, no. Tej naszej ciężkiej pracy 3-miesięcznej, czy tym, tak nie wiem, ile Dawid się szykuje, czy 2 czy 3 miesiące, no to będzie tak jakby podsumowanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy przez ten czas, przez ten okres. Mhm. Na Grandzie nie tylko twój pojedynek będziemy mogli zobaczyć, będzie wiele ciekawych starć w formule MMA i w formule K1. Mhm. Chciałbym się ciebie zapytać, czy są jakieś starcia, na które ty specjalnie czekasz, które cię mocno interesują? No tak, jest, tak szczerze to dużo jest tych walk. Na pewno bardzo interesują mnie pojedynki w K1. Z tego na pewno walka Kamila Pawlaka, bo miałem okazję się z nim spotkać właśnie na jednej z pierwszych grand, więc jestem bardzo ciekawy, jak Kamil, w jakiej teraz jest formie, jak się prezentuje. No walka Arka, walka Michała Bławdziewicza, no to są naprawdę bardzo mocni zawodnicy, mega mocni zawodnicy i też chciałbym zobaczyć, w jakiej oni są formie, jak oni się prezentują. No ale przede wszystkim chciałbym zobaczyć, w jakiej ja jestem formie i co jestem w stanie pokazać na tym ringu. Mhm. No Granda na tej gali zainauguruje, można powiedzieć, występy kobiet. Tak. Arek się na ten temat wypowiedział, jak wiemy, więc chciałbym zapytać, jakie jest twoje zdanie, czy w ogóle jakby walki kobiet są walkami, które cię w jakikolwiek sposób interesują, czy nie przykuwają zupełnie twojej uwagi, a jeśli tak, i jeśli nie, to dlaczego? Znaczy, jeżeli chodzi o walki kobiet, to przykuwają moją uwagę, bo też jestem trenerem, gdzie prowadzę zajęcia z kobietami, więc wiem, jaki one mają charakter. Czasami walki kobiet są bardziej... jakby to powiedzieć, dużo emocji tam jest, dziewczyny sobie nie żałują, po prostu nie kalkulują. W walkach mężczyzn często jest tak, że jest początek, jest kalkulacja, jest spokojnie tak jakby rozbijanie przeciwnika, a kobiety bardzo często nie kalkulują, tylko idą na pełną wymianę, więc ja kompletnie nic nie mam, jeżeli chodzi o walki kobiet. Nie lubię walki kobiet, są fajne, efektowne, też fajne dziewczyny czy boksują, czy kręcą się w parterze i niech mają szansę, niech to pokazują jak najbardziej. Jestem za tym, żeby również promować walki kobiet. Miałeś jakikolwiek wgląd, czy przygotowania Oli Roli? Widziałeś ją na jakichś treningach? Możesz coś powiedzieć na jej temat? Na niektórych tak, miałem okazję. No Ola, ale to szczerze nie za bardzo nie jestem w stanie. Mogę powiedzieć, jak tam szykowała się trochę do zajęć, tak przygotowania kondycyjnego i siłowego, no to jest zdrowa dziewczyna, ma siłę, ma dynamikę, więc myślę, że Ola się też super zaprezentuje na najbliższej walce.
No to czekamy i chciałbym Cię jeszcze zapytać w tym roku, no bo jakby rekord zawodowy jeszcze niewielki, pewnie chciałbyś, żeby tego doświadczenia łapać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Czy po grandzie planujesz jeszcze jakieś starty przed wakacjami, czy na razie jeszcze ofert nie ma, albo czekasz na oferty, jak sytuacja wygląda, ile chciałbyś, żeby tych walk było w tym roku? Nie, no jeżeli chodzi taki okres, jeżeli chodzi o oferty, to nie, na razie nie ma. Jeżeli chodzi po grandzie, no to na pewno chwilę będę musiał odpocząć też jakiegoś ten, a jeżeli będzie jakaś okazja, że będę miał się okazję z kimś bić i sprawdzić, to jak najbardziej jestem chętny. Na razie moim celem jest Dawid po prostu. No, skupiony jestem na Dawidzie, nie wybiegam za bardzo z przyszłością, no bo zobaczymy, jak będzie po walce z Dawidem. Czy tobie na przykład przeszkadza to, że zawodnicy MMA sobie powiedzmy, jakby dorabiają w K1 i zajmują miejsce innym zawodnikom, czy dla ciebie to nie ma żadnego problemu, bo oni promują dzięki temu organizację, która promuje kickboxing? Nie, ja nie mam z tym problemu. Moim zdaniem bardzo fajnie, że jest też, bo to są też mocne nazwiska. No i jak jeszcze pamiętam, wiele lat temu Daniel też wywodził się na początku typowo ze stójki, prawda? Dopiero później poszedł w MMA, gdzie podpisał kontrakty, a pamiętam, że początki to miał stójkowe. Więc super, że tacy ludzie, że jest szansa, że jest promocja dla takich. Moim zdaniem powinni jak najbardziej promować. Jeżeli czują się mocni w kickboxingu, chcą robić fajne walki w kickboxingu, to niech próbują pewnie, jak najbardziej. A jest jakaś taka granica, której twoim zdaniem organizatorzy Galka 1 w celu promocji powinni przekroczyć? Jakieś nazwiska, które... No ja nie chcę tutaj już tutaj rzucać takimi aktorami i skoczkami narciarskimi, ale generalnie czy jest jakiś taki poziom, którego nie powinien być przekroczony, że jednak zawsze od początku do końca powinni być to fighterzy. Nie, no tak, jestem takiego zdania, że tylko i wyłącznie. Jakość tych walk takich, jak to mówią, freak fighty, ja nie jestem za to, w ogóle mi się to nie podoba. No wiadomo, że to jest coś tam, jakieś tam zawsze jakieś walki z podtekstem, wyjaśnianie sobie czegoś tam, ale... Dla mnie to, my w ten sport wkładamy bardzo dużo serca, bardzo ciężkiej pracy i też w jakimś stopniu chcielibyśmy być promowani gdzieś, żeby nas ludzie to dostrzegli. Ja wątpię, czy ktoś taki z freak fightów, ktoś to ma taką jedną walkę, włoży tyle serca i tyle siły w przygotowanie, co my ciężko naprawdę do zawodowej ciężkiej walki, bo wiemy, że naprzeciwko nas staje chłopak wysportowany, który jest dynamiczny, który jest silny, który też nie cofnie się, który też ciężko się szykuje do tego. Także no, do walk freak fight, tak, jestem, no nie jestem zbyt pozytywnie nastawiony. No. Wolałbym, żeby się biło zamiast jakiejś tam walki, tak jak ostatnio była walka chyba Popka z Tomkiem Świecińskim. Tak, wolałbym, żeby naprawdę dali szansę dwóm młodym, fajnym chłopakom rozwijającym się w MMA, niż taką walkę zrobili. Nie? Takie jest moje zdanie, zresztą widzimy, jak reszta reaguje na takie rzeczy. Nie? Ja jestem zdania, że więcej młodych chłopaków, a tym bardziej, że w Polsce jest tak idzie to mocno do przodu, że jest dużo fajnych talentów. No tak, to są plusy i minusy takiej sytuacji. Na pewno promocja gali jest większa, tak. Więc może dzięki temu zobaczyć inne nazwiska i przykuć uwagę fanów przy tych nazwiskach, a potraktować te freak fighty tylko jako element promocyjny, no ale fakt faktem czasami miejsca na karcie, które zajmują, są no, nieadekwatne do umiejętności. Znaczy nigdy nie są adekwatne do umiejętności. No właśnie, dokładnie. Tam czasami się zdarza tak, że oni są gdzieś w głównej karcie walki, a ktoś, kto naprawdę ma dużo wyższy poziom, dużo lepiej się prezentuje i robi jakąś walkę w preliminacjach, czy gdzieś go nawet nie pokazują, a tutaj gdzieś jakiś taki pojedynek freak fight, no ale to tak jak mówisz, no halę trzeba zapełnić, halę czy tam jakiś stadion trzeba zapełnić i pewnie dlatego takie walki są organizowane. No nic, miejmy nadzieję, że z czasem będziemy mogli opierać już tylko o stricte sportowe nazwiska. Patryk, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za wywiad i życzę powodzenia i zdrowia, szczególnie w tych ostatnich tygodniach. Dzięki wielkie. Dziękuję.